odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś gościem moim i Państwa jest pani Cecylia Szerszeń. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jesteśmy w pracowni malarki w Blachowni, podejmowani przepyszną kawą i no, porozmawiamy sobie troszeczkę, postaramy się Państwu przybliżyć postać mojej rozmówczyni. Pani Cecylio, czy częstochowianka? Urodziłam się w Woli Kierzyńskiej, to jest tuż z drugiej strony Częstochowy, w kierunku Lubojny. A miała Pani taki epizod, że mieszkała Pani w Częstochowie? Tak, mieszkałam przez 10 lat w Częstochowie, no ale to było w bloku. Potrzebowałam przestrzeni na pracownię, przestrzeni do malowania. No i trzeba było pomyśleć o czymś obszerniejszym i tutaj stąd przeprowadzka do Blachowni i tutaj zagospodarowałam sobie właśnie to pomieszczenie na pracownię. Proszę mi powiedzieć, kiedy to wszystko się zaczęło, to pani malarstwo? No, ja zaczęło się właściwie w przedszkolu. Znaczy, no to wiadomo, że w przedszkolu wszystkie dzieci ale malują. Ale żeby odpowiedzieć prawdziwie, tak. To rzeczywiście mazałam, co się dało, czym się dało, już w wieku przedszkolnym. To oczywiście żartem było, ale wiadomo było, że no, te farby mieć muszę zawsze. Już właśnie w tym czasie. No, cała szkoła podstawowa, wiadomo było, do plastyka, do liceum plastycznego. Czyli kończyła pani plastykę? Kończyłam liceum plastyczne w Częstochowie, a potem studia w Poznaniu. Akademia? Akademia, tak. To się kiedyś nazywało Wyższa Szkoła. Ojej, kochany, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, a teraz Akademia. Ale czy to było tak, że pani kończyła malarstwo, grafikę, czy coś, bo czy to był jeden kierunek, czy tam nie było kierunku? Tam były kierunki, jak we wszystkich akademiach i w tych wyższych szkołach sztuk plastycznych, więc był kierunek malarstwa, rzeźby i architektury wnętrz. I ja wybrałam architekturę wnętrz. Kierując się nie, że straciłam tym, żebym straciła zainteresowanie do malarstwa, tylko myślałam, że potrzebny jest zawód, z którego się wyżyje. Tak mówię prawdę. A życie okazuje się płata niespodzianki. A później okazało się, że no bo robiłam architekturę. I skończyła pani architekturę? Skończyłam architekturę. Tuż po studiach zaczęłam pracować w szkole. Uczyłam plastyki w liceach. No i robiłam architekturę. Ale wzięłam udział w plenerze jurajskim. Po kilku latach. No i okazuje się, że zaskoczyłam siebie i nie tylko siebie. To znaczy, ta wystawa poplenerowa przyniosła mi tyle zmian, ale satysfakcji przede wszystkim, że po prostu no, te obrazy zauważono. No to. Czyli co, po tym plenerze jak gdyby pani odważniejsza się stała? Stałam się odważniejsza i ta architektura, no ja bym powiedziała, że stabilna, ale malarstwo dało mi więcej pola do wypowiedzi się, takiej artystycznej wypowiedzi, emocji, co mnie jest bardzo potrzebne. No i zaczęłam malować od tego czasu. To był rok 79. Proszę. I od tego czasu no, tym się zajmuję. To jest mój zawód i wielka pasja. Pani Cecylio, czy pani miała to szczęście? Dlaczego to pytanie zadaję? Bo rozmawiając z wieloma plastykami w tym cyklu, no wygląda to tak, że wiadomo, ktoś kończy akademię, jednak no, na przykład kończy 10, z tych 10 jeden, czasami dwóch.
udaje się, że z tego malarstwa mają ten chleb, prawda? Tak. A reszta no niestety gdzieś tym wszystkim przepada. Czy pani miała to szczęście, że to malarstwo pani dawało ten chleb i nie musiała pani się rozmieniać na drobne, znaczy się wykonywać innych jeszcze, no żeby, nie wiem, no zapłacić żeby rachunek, przeżyć. Żeby przeżyć, no krótko mówiąc. Bardzo ładnie pan to powiedział. Właśnie tak. Po wystawieniu obrazów na tej jurajskiej plenerze, tak. Na tej wystawie poplenerowej, no rzeczywiście cieszyły się te prace dosyć sporym zainteresowaniem, no i dały mi satysfakcję, więc mnie się to tak mnie to zachęciło, tak mnie to w ogóle, no, że muszę to robić, coś takiego we mnie zaistniało, no i bardzo szybko zrobiłam indywidualną wystawę. Proszę. Ona wtedy była, i to po kilku miesiącach, ona wtedy była, bo nie było tak jeszcze sal wystawowych, w PTTK, to jest w Alei, w drugiej Alei to było. No i ta wystawa, muszę powiedzieć, pan zapytał o materialne, to było 20 obrazów, jeden wrócił do domu, pokażę go dzisiaj. Tak? No to było coś. A pozostałe zostały sprzedane. Wszystkie, tak, czyli Częstochowa kupiła, że tak, przepraszam, że używam takiego tak języka, ale po prostu przyjęła mnie w tym sensie. Przyjęła mnie Częstochowa, mówię tutaj, bo tutaj środowisko. Tu ludzie mieszkają, to znaczy chodzi mi o odbiorców, tak, o publiczność, że po prostu jakoś to trafiło, zdobyłam, że tak powiem, swoich życzliwie patrzących ludzi na to, co robię, nazwijmy. To gratuluję. No i od tego czasu zajmuję się malarstwem. A muszę powiedzieć, że, bośmy już o tym sobie rozmawiali, że ponieważ jest to moja praca, praca, którą traktuję jako pracę bardzo poważnie, to jest jeszcze to wielka moja pasja. Zawsze mnie do tego ciągnęło, chyba bardziej niż do architektury, no ale wtedy kierowałam się troszeczkę takim pragmatyzmem, że tak to powiem. No ale okazuje się, że no tak mówię, życie niesie samo, że chyba lepsze nawet warunki mogłam sobie stworzyć malując, niż robiąc architekturę. Po prostu było mi to i bliższe, i pozwalało na większą fantazję, swobodę. No, no to jest takie powiedzenie, że co komu pisane, tego nie minie. Także... O właśnie. Pani Cecylio, czy w pani rodzinie, czy, ciekawy jestem, czy ta pasja do malarstwa to jest takie obciążenie dziedziczne, że ktoś malował i po prostu, nie wiem, jest to kolejne pokolenie pani reprezentuje tej artystycznej duszy, czy pani jak gdyby była pierwsza z szeregu, która się dała ponieść tej artystycznej pasji? Więc na to pytanie muszę odpowiedzieć szerzej. A mianowicie, bezpośrednio w linii prostej rodu żadnego w rodzie nie było. Nie było. Natomiast zarówno ze strony mamy, jak i taty są jakoby równolegle osoby, które kończyły akademię, do plastyka chodziły i w jednej, i w drugiej linii rodu. Także no tak to wygląda. Czy w całej tej pani, nazwijmy to, karierze malarskiej były trudne momenty? Był jakiś taki okres, kiedy było ciężko? Czy raczej pani jest tą osobą w czepku urodzoną, że jak już to tąpnięcie nastąpiło po tej pierwszej wystawie, że zobaczyła pani, że te prace się sprzedają, że ma pani talent, to już ten okres prosperity przez cały czas gdzieś był? Wie pan co, nie powiedziałabym tego, nie chciałabym tego kwalifikować w pojęciu prosperity, jak pan to powiedział, bo po prostu nawet nie patrzę na to w ten sposób, to znaczy ja się sprzedaję, raz się nie sprzedaję, ale robię cały czas. I nie tracę, i nie traciłam, i nie tracę
takiego, o nie idzie, to ja czymś innym się muszę zająć, czy coś w tym stylu. Nie, dlatego nie umiem na to pytanie odpowiedzieć wprost, bo ja po prostu uważam, nie sprzedało się, bo sprzedaje przez galerię, prawda? Ale jeżeli nie sprzeda się pół roku czy coś, to nie znaczy, że ja już się mam wyłączyć z istnienia. Nie, nie. Bardzo cały czas staram się uczestniczyć we wszystkich, bo w jakichś wystawach, jakichś organizowanych tutaj związanych. Pani Cecylio, a dużo Pani pracuje? Bardzo. Jest Pani pracocholiczką? Tak. Jestem bardzo nierozsądna. Tak, ale czy to jest tak, że dobrze, godzina 8 i inni idą do pracy, zaczynają pracę, to ja też biorę pędzel i maluję. I jeszcze inni śpią, a ja już wstaję o 5. Tak? Czyli no, jeżeli może Pani zdradzić, nie mówię, że codziennie, ale tak przeciętnie ile godzin Pani poświęca na malarstwo? Etat by był. Byłby etat? No to fajnie, to dobrze. No, a muszę dodać, że właściwie to jestem emerytką, ale... No, podobno zbliża się jakiś jubileusz. Tak. Zbliża się. To będzie za 2 lata, tak? Czy za nie, to już w przyszłym roku będzie. No, ale właściwie studia w tym roku. Dyplom. Zawsze ten dyplom to już nie kończy. To już jest taki, można... można obliczać. Ja tak trochę rozciągam to, bo myślę, że to nie będzie jedyna wystawa. Więc rzeczywiście ten jubileusz taki zasadniczy chcę już w tym roku i będzie wystawa w kwietniu w muzeum w Częstochowie, ale potem gdzieś ta wystawa, jak już będzie to zapięte, to będę miała ofertę gdzieś do innych galerii, myślę. Pokazać. I dlatego chcę to tak właśnie zrobić, żeby nie tylko w Częstochowie pokazać te prace. Na razie to, bo nie można się od razu tak rozpychać. Trochę skromności i pokory, tak? Nie, kolejność. Logistyka. Tak, musi być zachowana kolejność. Dobrze. To pytanie zadaję każdemu. Jaki jest Pani stosunek do Częstochowy? No już wiem, że od wielu lat Pani nie mieszka w Częstochowie, natomiast no, Blachownia, no to można powiedzieć, to już jest dzielnica Częstochowy, może już, no albo już niebawem będzie. Lubi Pani tam Częstochowę, czy średnio Pani za nią przepada? Wie Pan co? To jest tak. Jestem więcej w Częstochowie niż w Blachowni, jeśli chodzi o, no bo mieszkam tu. Tak. Ale mówię generalnie, więcej, no i tu pracuję, ale tutaj nie ma środowiska, w którym powinnam, w którym się identyfikuję, tylko jest w Częstochowie. No dla mnie nie jest to wielki problem, bo tu mam dobre warunki i mieszkaniowe, które sobie stworzyłam, i do pracy. Jest to 11 kilometrów, to nie jest wielka odległość. Wsiadam w samochód, za 20 minut jestem w Częstochowie. Dokładnie. I traktuję Częstochowy jak swoje miasto. No, także... Nie, dobrze oceniam Częstochowę, dobrze. Mam tu przyjaciół, mam tu to środowisko swoje i czuję, no, identyfikuję się tutaj z Częstochową. Pani Cecylio, skoro tak naprawdę to wszystko się zaczęło od pleneru jurajskiego, jak Pani powiedziała, to czy do tej pory jeździ Pani na plenery? Ja jeszcze, zanim odpowiem na ten temat, że jeżdżę, ale jeszcze chcę, niekoniecznie się zaczęło, to znaczy, co chcę wyjaśnić, malowanie już zawodowe zaczęło się rzeczywiście od tego pleneru. Ale ja już studiując dostałam bardzo poważny, mocny impuls od mojego profesora malarstwa, który bardzo ubolewał, że ja na tej architekturze jestem.
On widział już Fańca. Tak. Był to profesor Polański i on był po szkołach rosyjskich. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to znaczy rosyjskie malarstwo, rosyjska szkoła, tak, pejzażu i w ogóle. Ale we wszystkim, i w tańcu, tak, i w muzyce. Profesor, ale i muszę dokończyć ten wątek. Profesor to był starszy człowiek, starszej już naprawdę generacji. I rzeczywiście wielce wyróżnił mnie. Ciągle mi to wypominał, dlaczego ja na architekturze, że się marnuję. Chociaż ja tak nie uważam, bo to jednak jest i pewna dyscyplina, i pewien taki porządkujący sposób pracy i w ogóle. I profesor kiedyś, robiąc kolektę, ale zanim robił kolektę, nas wyrzucał. Tak to mówi, wychodzić mi tu stąd. Wyrzucił nas, wyprosił nas z sali i obchodził pracę. No i obchodził te sztalugi i oglądał pracę. Wchodzimy po tych 10-15 minut. Stoi profesor przy mojej sztaludze, przy moim obrazie i mówi tak, a czyje to? No to moje, bo on był bardzo groźny. Parę osób tak wyszło, bo się coś nie spodobało. Tak, znaczy wyszło z uczelni, wypadło. No ja mówię, moje. A on mówi, po zajęciach przychodzisz do mnie i nie ruszaj tego. Więc ja się przeraziłam, że może będę jedną z tych, co to już wypadli. No bo to było nigdy nie wiadomo. No i ja się zgłaszam po tego, a on mówi tak. On tak mówił do nas na tych wszystkich, bo to ta różnica wieku. I tak nas traktował rzeczywiście jak uczniów, nie jak studentów. Dasz mi to. Co zrobiłam? A ja mówię, oczywiście, no bo przecież wszyscy się gowaliśmy i poza tym szacunek też mieliśmy, ale jednocześnie troszeczkę taki był ten respekt taki. O. No to... Ale to on poprosił panią o obraz? Tak, na obraz pokazując, czy pani mu go da w prezencie? Tak, i on mówi, dasz mi to? Ja, no oczywiście, no to dla mnie wyróżnienie, zaszczyt. I on mówi, to nic nie ruszaj, weź sobie drugie płótno i po zajęciach weź to płótno i przyjdź do mnie do gabinetu. No to ja wzięłam to płótno, ale on zaraz podszedł się i mówi tak. Siadaj tu przy biurku, bo tak nas traktował. I tam było kilkanaście rysunków jego, wybierz sobie. Na zamianę. Aha. No i ja przy mnie nie wypadało grzebać w tym. Tam przewracać, tylko tak pierwszy z brzegu, że tak powiem. Tak. Wszystkie były lepsze. Pierwszy z brzegu wzięłam i mówię, proszę, no przynajmniej nie wypadało mi. No i podpisał ma mi ten i ten rysunek mam do dzisiaj. To ołóweczkiem robiony taki rysunek, mam go do dzisiaj, pokażę. No i z dedykacją piękną. Proszę. No i później także u niego jedna na roku miałam ocenę bardzo dobrą. Czyli ja myślę, że to już wtedy mi dało, mogło dać coś do myślenia. Wracam do... Tak, oczywiście. Tak, że to nie tylko, że bo to był drugi powrót, tak niejaki by drugi powrót do malowania. Bo już wtedy nabrałam pewnego takiego, ja wiem, ja byłam skupiona na architekturze mocno, ale tutaj jednak dało mi to dużo do myślenia, taki dobry impuls. No i później przyszedł profesor, zmiana profesora, Brzozowski. Na pewno znane nazwisko z Krakowa. I u niego też miałam bardzo dobry, że tak powiem. No więc to mi dawało, że to malarstwo powinno jednak zupełnie inne. Krańcowo różne, bo różne szkoły zupełnie. Tak, tak. No, także, ale to fajnie, no to także to... ja opowiedziałam o tym jakby pierwszym. Tak. No a później tak. To co później rzeczywiście po tym plenerze zaczęłam już poważnie traktować. Właśnie wspomniałam o tej indywidualnej wystawie. No i namnożyło się tych wystaw już chyba ponad 40 indywidualnych. 40, proszę. Ponad.
w różnych... Pani Cecylio, czy to jest głównie malarstwo olejne? Nie. Nie. Robię, mam parę akwarel, ale głównie poza olejnym pastele. Pastele. Pastele były chyba dosyć techniką znaczącą w moim. Dużo pasteli robiłam, nawet specjalne wystawy pasteli. Aha. W Krakowie takie miałam, wystawa pasteli, o, na przykład. Dobrze, proszę mi powiedzieć, ponieważ podejrzewam, że ten wywiad będą też oglądali bardzo młodzi ludzie, którzy marzą o tym, żeby być malarzami. Czy pani w ogóle mogłaby cokolwiek doradzić, czy powiedzieć takim osobom, które chciałyby swoje życie poświęcić sztuce i malować? Czy istnieje jakiś przepis? Czy to już palec Boży? Jest coś takiego, co można podpowiedzieć? Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno pan pytał o jakiś palec Boży, o szczęście, o jakiś... Myślę, że je miałam. Jeżeli się naprawdę chce, lubi i jakieś przeszkody nie traktuje jako bariery... Nie do przejścia. Ja, pan mnie zadał to pytanie, czy miałam. To ja bym musiała odpowiedzieć, że nie, ale nie dlatego, że ich nie było, tylko dlatego, że uważałam, każdy, to tak jakby, co było w życiu, trzeba przejść jakąś sinusoidę w życiu. I tak samo tutaj, raz są lepsze okresy, więcej tych propozycji, zainteresowań, raz mniej. Ale to nie znaczy, że jest źle i kończymy, bo się nie udało. Nie. Nie. Czyli upór i konsekwencja. Tak, ale trzeba mieć chyba i wiedzę. I warsztat. I warsztat, i coś do powiedzenia. I coś do powiedzenia, tak. Mam na myśli coś do powiedzenia. Myślę, że strasznie ważne to do powiedzenia, co chcę powiedzieć. To są uczucia, emocje. To są te nieprawdopodobnie ważne pierwiastki. Delikatne, których tak naprawdę nie można dotknąć, prawda? Które są ulotnymi rzeczami bardzo, w malarstwie. To znaczy ja wtedy nie myślę, kiedy jak maluję, że tak odbiorca tego oczekuje. Nie myślę wtedy, co to. Ja myślę o swoich emocjach i ja je przekazuję i myślę, że to jest jakąś wartością w tym, co robię. Czego życzyć? Pierwsze zdrowia. Zdrowia. Bo to, że pracuję tyle godzin, ile powiedziałam, to jest prawda. No, czasem biorę wolne, że tak powiem, szefa nie mam. Ale to nie znaczy, że robię mądrze ze względu na swoje zdrowie. Rozumiem. Bo ci w białych fartuchach mówią, żeby to nie robić. Tak, ale po prostu nie zawsze musimy być rozsądni, bo by było smutno i więc jeżeli ktoś ma naprawdę pasję, to będzie to robił i na pewno mu się uda. Bardzo dziękuję, to przepiękne podsumowanie naszej rozmowy. Proszę Państwa, gościem Ludzi Kultury był nikt inny, tylko pani Cecylia Szerszeń, która całe swoje życie maluje przepiękne obrazy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.